Wyglądam pewnie strasznie, kurde, po nocy. Stękasz jak baba. Co? Stękasz jak baba. Dobra. Wiesz, może ktoś tam ogląda, chyba śledzi. Może. Siemanko, z tej strony Feder Fanatics. Ustawiłem się dzisiaj z Marcinem na testy. Kupił sobie nowego kija Robinsona Marcel Van Eyde TX2, tak? Tak, dokładnie. Będziemy 3,9, 120 wyrzutu gram. I będziemy dzisiaj testować. Ja jadę na glinę, zaraz przetrę sobie cały czas tą glinę. Jeszcze chyba mi zostało z klasycznego. Tydzień temu ją używałem i teraz glina Merlina rzeczna, przyciemniona. Razem z Ochotką, haczykowy może przeżył, zaraz zobaczymy. I mam trochę białego, mam trochę pinki. A ty co tam? A ja będę próbował troszeczkę bardziej ze spożywką. Mam trochę jeszcze mi zostało. Zamroziłem pinkę i białego chyba też wziąłem, ale na pewno całą ćwiartkę pinki mam. No i może jak coś się złowi, jakiś filecik. No dobra. Na drugiego kija. No to co, zostańcie z nami. Zapraszam na film. Tradycyjnie zawsze sobie przecieram glinę i tym razem będzie tak samo. Zobaczymy w ogóle, jak ona wygląda. Pierwszą serię taką przetrę. O, myślę, że całkiem spoko. Tu mi zostało w niej trochę jokersa. Z poprzedniego łowienia nie nagrywałem materiału, no bo brały praktycznie same jazgarze. Na koniec jedna płotka, a Waldek, z którym byłem, złapał na start jednego leszcza, także nie chciałem was zanudzać. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Dodam jeszcze troszeczkę jokersa, rozproszę go zaraz. Woda nawet mocno płynie. Testy będą dobre w uciągu. Nie, Marcin? No pewnie, zobaczymy. Mi zabrakło długości na ostatnich zawodach, odległości w rzucie, ale też przy dłuższym kiju może by się udało wyholować te łopaty, co tak szły w ten zaczepy w niskiej wodzie. Dokładnie. Ale słyszałem inną teorię i trzeba byłoby to sprawdzić, nigdy tego nie sprawdzałem. Znaczy, jak ryba wejdzie w zaczep, oczywiście można jej dać luzu i poczekać. No. Ale mówię o czym innym akurat, że po braniu jakby wiadomo, że coś większego, a już przypadki były wcześniej, że wyłoziło w zaczep, to dać jej luz, w sensie nie walczyć z nią, tylko puścić ją trochę, żeby ona sobie szła, nie czuła tego oporu, to nie będzie walczyła tak, żeby tylko wejść gdziekolwiek w jakąś dziurę. Tylko sobie powiedzmy pójść gdzieś w lewo, w prawo i wtedy ją do góry tylko delikatnie próbować. Czy to się sprawdza? No nie wiem. No trzeba przetrenować, jak ja to mówię zawsze. Znowu użyję tego rozpraszacza do jokersa Potrafisza. Ten jokers to już jest taki na ostatki, ale widzę, że jeszcze się rusza. Nie daję tego dużo na taką ilość. Tu mam niecałą ćwiartkę. Fajnie się rozprasza. Zobaczcie. Widzicie? Jeszcze żyje.
Nie wiem, czy to widać dobrze. Że spoko. Trochę zamarza. Co? Pociąga. Znaczy woda. Ale to chwilowe pewnie. Chciałem powiedzieć, że powitał nas pierwszy śnieg. Wczoraj spadł w nocy. Czy przedwczoraj? Przedwczoraj. Pierwszy śnieg. Jeszcze się tu utrzymał na dobrą. Co, jak coś świątecznego się złowi, to co? Okej, ja jednego kija już zaraz rzucę. Jestem po powstanym nęceniu, tam parę koszyków posłałem. Teraz zarzucę, a drugi zestaw muszę dopiero zrobić, więc wolę jeden kij postawić i zobaczymy, co to będzie się działo. Kurde, jakie branie. Branie. O, a jak doleciałem, to pucha. Jest. Coś powinno być. Znowu nic dużego, jak coś. Ciągniesz coś? Nie ma nic, ty. Ale branie było mocne. Okej. No i coś czuję, że dzisiaj złowimy coś dużego. Wiesz? Zaczyna się jak zwykle niewinnie. I co, słuchajcie? Kilka jazgarzy, mnóstwo byczków. Dzisiaj złapaliśmy... Kurde, ja złapałem chyba z 5. Jeden ton okoń, którego teraz możecie zobaczyć na zdjęciu. No i Marcinowi udało się uchwycić hol płoci, właśnie ten. Dobra, starczy. No i co, wymieniłem baterię i czekamy. Płoć to płoć. Tak. Ładna taka, plus 35, myślę, spokojnie, nie? Muszę wyciągnąć miarę gdzieś tu, kurde, mam. Spora płoć to walczy jak karp, kurde. No, tak biła. Dostojnie. Taki młody karp, bo te większe karpie to tylko ciągną i tyle. A takie 30-taki karpie to tak właśnie, kurde, walczą, jak popieprzone. No. No właśnie. A ten, a powiedz mi, Marcin, jak w ogóle z testów jesteś zadowolony? Jeszcze raz? Z testów jesteś zadowolony? Ogólnie tak, tylko jeszcze chciałbym chociaż zobaczyć, jak czuć rybę. Ale po tym, jak mówię, jak dochodziło do klipa i czułem w łokciu, to myślę, że rybkę też może być fajnie czuć. No. A więc zobacz, tu jednak w nurcie rybka. Ja myślałem, że tam z pogranicza nurtu... O, patrz. Ale branie. Fajnie przygięło. Siedzi dalej. Jest. Nie, mi tu przy główce za bardzo ściąga. Ty masz tam już spokojniej trochę.
Jest chyba następna płotka, słuchajcie. Tym razem się uda nagrać. A włączona jest cały czas? Ryba. Co? Włączona cały czas kamera? Tak. Kamienie, nie chcę, żebym wszedł koszy w kamienie, więc wyżej trzymam kija. Fałszywy alarm. Kurde, ja bym się podkręciłem. Imigrant. Imigrant. Midlands. Z Ameryki. Ale już wiesz, po tej płotce, nie? Podkręciłem się, tak? Poza tym na ultrafiolecie też inaczej trochę ryba. Dokładnie. Chodzi. Spędaczka też specyficznie pracuje, ale fakt jest taki, że byczek też jest całkiem niezły. Ale pocięty w ogóle. Ty, jaki pocięty. On po ataku jest. Zaraz wam pokażę. Z nudów się chlastał tam już na dnie. Kurde, o nie, udało mi się uratować. Haczyk. Zobaczcie na to. Jaki tu pocięty. Nie wiem, czy to widać dobrze. Brzuch cały tutaj od płetwy ogonowej. Ojejku. Kawał byka. No to już ich trochę leży, powiem ci. Jest coś. Ale coś z zaczepem albo coś tak dużego? Dziwne. Już w panierce ciągnie. Co to jest? Chyba nie ryba. Nie ryba. No, walcząca nawet. Następny. Aha, ale widzisz, on też z zaczepem, widzisz? Z jakimś... No, z rurką, tak? Nie, nie, to jest... kawałek gałęzi. Aha. Ale ten też jest taki grubasek, tym. Wezmę sobie na kolację chyba. No co? Wystarczyło obciąć, ale byk, patrz na to. Byk 20 parę centów. Szkoda, że jak łeb obetniesz, to ci zostaje połowa. Tak. Z masy. Tak. Dokładnie. Widzisz, zasypałem jokersem i weszły byki. Efekt odwrotny od zamierzonego. Już teraz to. Trzeba czekać na lepsze wiatry. Zobaczcie, jaki byczek. Poszedł. Okej. I one biorą na ochotkę haczykową w ogóle. Kurde ty. Tak się pieszczę z nimi. Ani zanęta, ani ten glina z jokersem, haczykowa i byczki. I ja zgarzę. Ale był i okoń, i była i płotka. No kurde. Zobaczymy. Ta ochotka to już, kurde, nie ma co zakładać, taka sucha. Ale ty, no tygodniowa ochotka to też nie ma co wymagać, myślę, nie? Mordo? No pewnie. Ten, ale przynajmniej coś się dzieje, wiesz, a ostatnio jak byłem, to jazgarze tak brały, że nawet nie było widać brania. I ściągałeś po prostu tak bez sensu, z rybą.
ale tam jest, powiem ci, ładny też dołek. Dlatego tam się ryba trzyma. O, nawet żywa jedna. Ale jest zimno, nie? No, trochę jest. Ten śnieg jeszcze ochładza. Pamiętasz, jak tu swojego czasu ludzie po tamtej stronie na piasku biwakowali? No. A wszystko zarosło. Eutrofizacja tak zwana. No to po powodzi tak pięknie. No. Plaże wrocławskie. Tak, ponanosiło. A potem po tego, pozarastało. Ajajajajajajaj, gdzie te bremesy, na które tak już tak długo czekam, na te grube, wiesz, takie złote leżki, bremesy i nie mogę się doczekać. Już zjedzone. Tutaj też mam przypon, kurde, 2 metry. O, panie sobie. Już wyżarli. Tak, wyżarli. Ryby wyżarli. Może już gdzieś, kurde, się pogrupowały. Ryby wyżarli zanęte. Nie, to ludzie wyżarli ryby. Właśnie też w nocy, jak jeździłem z jedną, w sumie to chyba z dwoma ekipami mówiłem, rozmawiałem o wędkowaniu. No. Ale... A propos właśnie, czy wypuszczam i tak dalej. No i tak rozmawiałem, że raz pojechaliśmy właśnie w jedno miejsce i trafiłem w taki dołek, że na APN z 12 ryb, a tak średnio z 3 kilo każda, a ludzie potrafią wziąć to wszystko do domu. No. Tyle kilo ryby, to jest przecież chore. No tak. Słuchaj, jak ja to mówię, tacy też muszą być na świecie, nie? No ale rozumiem, 2, 3, kurde, ale... Słyszałem o całych, też, kurde, bagażnikach, busami przyjeżdżali, tylko się właśnie wymieniali. Auto przyjeżdżało, pakowali, odjeżdżało. Tak. To jest patologia i niestety trwa to latami z dziada, pradziada, przekazywane, kurde, przyzwyczajenia. Tak. Chore myślenie, chore tłumaczenie. Nie pomoże nic. Też będę tak tłumaczyć, no co, kurde, jakoś przez tyle lat biorą i cały czas ryba jest, nie? Tak. A ty co złapałeś, kurde? Ja zgarza. W przedszkole. Tak. Takiego małego już dawno nie widziałem. Co? Takiego małego, on z zimna chyba się skurczył w tej wodzie. Masakra, no. No to się, kurde, tak dzieje właśnie. Chcesz takiego? Dziada? No poszedł tam, do loży szyderców. Do akwarium. Tak. Tu miałem ładne branie, ale odpuściło, fajnie gieło. Chciałem zacinać, ale... Ja ostatnio jak z tobą gdzieś tam byłem w te chłodne dni, to też marzłem przez to, że jak miałem siedzonko, teraz mam ciepło w dupę, ciepło w plecy. No właśnie. Całkiem inny komfort mówienia. Można to określić, że jesteś zadowolony pewnie. Oczywiście. No to super. Dobrze, że niektórzy koledzy wymieniają sprzęt na wyższej klasy i później wyprzedają za pół ceny. Tak. Jak ja to mówię, tacy koledzy to skarb, tak? Oczywiście. Pozdro dla Chrisa. No. Płynie policja wodna. Pa, przepłynęli, pa. Widziałeś takie branie? No. Ale nie ma nic. Kurde. Ale branie było fajne. Jesteś państwo na takich deskach w ogóle płyną. O. Taka jazda. Taką pogodę.
Grubo. Kijek, co kupiłem, bo w sumie na ostatnich zawodach u Bartka zabrakło mi jakiegoś kija do dystansu. Troszeczkę chciałem parę metrów dalej rzucić, nie miałem za bardzo czym. Miałem dwa kije 3.9, ale mi kiedyś ukradli. No i miałem przeznaczony budżet, tak 250, max 300 zł. Szukałem różnych kijów. W końcu Bartek umówił się ze mną, pojechaliśmy do Karpiowego obejrzeć kijki. No i promocja była taka, że w sumie kupiłem droższy kij. Spodobał mi się. W sumie zapłaciłem za niego tylko 240 zł, cena katalogowa 310, cena super, więc karpiowy.pl polecam u Marcina zakupy, potrafi doradzić, miła atmosfera. Słuchajcie, nie wiem ile minęło, z półtorej, może dwie godziny, nic się nie zmieniło, tylko jest coraz gorzej. Zobaczcie ile śniegu się nazbierało i żadna większa ryba, nic nie podeszło, więc no, będziemy się chyba powoli zwijać, bo ja się też boję, że nie wyjadę, bo tu jest dość grząsko, dość ślisko, bo jest lekko na plusie przez ostatnie dni. Jak wjeżdżaliśmy, to były kałuże. Więc co? Byczki, jazgarze, kilka okoni, jedna płotka i kiełb. Jeszcze mała płotka była ostatnio. I mała płotka i kiełb i taki kalejdoskop po prostu tych. Pokażę wam jeszcze te byczki, bo ja je wszystkie odkładałem w jedno miejsce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, no gdzieś tu leży jeszcze pewnie parę, gdzieś naokoło. No koło dychy na pewno tych byczków wyjąłem. Także dzisiaj wszystko, tylko nie bremesy. I kurde, no widać, że ta ryba już gdzieś się, kurczę, zaczyna grupować. I trzeba jej szukać, powoli trzeba się ustawiać na zimowiska, na barki, już się nie mogę doczekać po prostu. Już pierwsze przymrozki były, powinny się tam powoli rybki gromadzić. O, branie mam. I lipa. I nie ma, i brało, i nie bierze. Także słuchajcie, zachęcam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i tylko czyste wędkarstwo. Trzymajcie się. Siema.